Ja mówię, no głód to jest niesamowity objaw. Powinniśmy regularnie czuć głód w ciągu dnia. To jest sygnał, żebyś dostarczyła do organizmu Witaminy i i minerały. minerały. Najczęściej jest to sygnał, że brakuje sodu, brakuje potasu. Nie ma lekko. Jak to nie ma, jak jest? Zresztą nie ma co się stresować, bo stres to kortyzol, a kortyzol to niepotrzebne podkręcanie insuliny, a po drugie, no kortyzol to jest hormon stresu i powoduje, że się po prostu starzejemy. Ale co? Mówisz to, bo widać, że się stresuje, czy nie? No nie, przecież jesteśmy YouTuberami już pełną gębą, więc się nie stresujemy. Yes. A witamy w kolejnym odcinku Bracia Rodzeń w drodze. No dzisiaj droga taka po lesie. I dzisiaj bierzemy na tapetę insulinę. Insulina, no jakby to zacząć o insulinie, żeby po prostu się nie zdenerwować, bo do tego tematu można podejść w różny sposób. No wiadomo, możemy zacząć akademicko, czyli tak jak nas próbowano zanudzać na wielu wykładach, niestety Ja nie chodziłem. podczas studiów, czyli drodzy Drodzy studenci, Czekaj, nagram nie cię. Nie zadawajcie. Tak? Drodzy Drodzy studenci, nie studenci, nie zadawajcie zadawajcie pytań. pytań. Jeżeli Jeżeli chcecie chcecie zadać zadać pytanie, to po pytanie, to po prostu prostu weźcie weźcie książkę i książkę i sobie sobie doczytajcie. doczytajcie. Oczywiście Oczywiście najlepiej najlepiej książkę, książkę, którą którą ja ja napisałem. napisałem. Ja zawsze zalecam, żeby kojarzyć insulinę z otyłością. Insulina równa się otyłość. Insulina równa się trzustka, insulina równa się cukier. Czyli musimy łączyć zawsze insulinę z otyłością, z cukrem i z trzustką. Dlaczego? A ja jeszcze, ty mówisz o porównaniu, a ja zawsze jak tłumaczę rodzicom, no bo zdarzają się oczywiście porady takie, że no, plaga otyłości wśród dzieci jest naprawdę plagą realną, potężną i okazuje się, że za kilkanaście lat nawet 60% dzieci polskich będzie otyłych. I ja zawsze tłumaczę, że insulina to taki strażnik, który broni tkanki tłuszczowej za wszelką cenę. To prawda. Dopóki jest insulina, tkanka tłuszczowa nie ulegnie spaleniu. Dokładnie, no insulina, zacznijmy może od ewolucji, została wymyślona przez ewolucję właśnie po to, żeby dawać tobie znać, dawać znać twojemu organizmowi dosłownie, słuchaj, mamy teraz jedzenie, wyczuwam, że jest jedzenie, no bo zjadasz coś, insulina się wydziela z trzustki. No i insulina jest takim sygnalistą, jest takim hormonem znacznikowym, który daje znać organizmowi, że jest jedzenie, no to wykorzystajmy tą sytuację i gromadźmy nadmiar tego jedzenia na gorsze czasy, Dokładnie. bo ewolucyjnie organizm wiedział, że za chwilę jak jest jedzenie, to za chwilę go nie będzie na 100% przez kilka, może nawet kilkanaście dni, więc robił wszystko, między innymi przez insulinę, żeby zrobić zapasy. No tak, i blokada, czyli insulina właśnie blokuje tą tkankę tłuszczową po to, żeby nie dopuścić do spalania tkanki tłuszczowej, no bo przecież są ciężkie czasy, Oczywiście, więc po wyobraź co tą sobie, tkankę palić? jasne, wyobraź sobie na przykład lodówkę. No, robisz zapasy na gorsze czasy. No, bardziej chyba obrazowo to będzie na przykładzie Stanów Zjednoczonych, jakieś tornado nadchodzi, tam jest aleja tornad, będzie tornado, jest ogłoszenie, przychodzą ciężkie czasy, prawdopodobnie będzie trzeba zamknąć się gdzieś tam w podziemiu na kilka dni. No to ładujemy lodówkę. Insulina ładuje lodówkę na przyszłe czasy, no, żebyśmy nie umarli z głodu. No i jednocześnie ta insulina nie może ładować i wyciągać. No No nie. jest tak zaprogramowana, że ma tylko taki ruch. Po prostu wkładasz. No tym drugim hormonem, który wyciąga, jest glukagon, ale o tym powiemy później. No Czyli tak właśnie. jak ty mówisz, jest strażnikiem. Wkłada do lodówki Tak. i mówi nie, nie, nie dam, nie wyciągajcie z tej lodówki nic. No i teraz prosta sprawa. No, wiemy już, że insulina to zło, zło w czystej postaci. No to teraz jak ją wywalić sprzed tego magazynu? Jak ją wywalić? To jest ta sztuka, która musi nam się udać, jeżeli chcemy zadbać o to długie życie. To prawda, chodzi o to właśnie, żeby, no bo wielu pacjentów przychodzicie i pytanie kluczowe, zrozumiałe, jak dostać się do tej tkanki tłuszczowej, no bo chcę spalić sobie nadmiar tkanki tłuszczowej. No to sytuacja jest prosta, no bo trzeba pozbyć się tego strażnika. No kto pilnuje, kto nam przeszkadza w spaleniu tkanki tłuszczowej? Insulina. Insulinę trzeba maksymalnie obniżyć.
A jak obniżamy insulinę? No wprost przeciwnie do tego, jak ją podwyższaliśmy. Czyli skoro insulinę podwyższasz w momencie, kiedy jesz wysokoglikemiczne posiłki, pieczywo, makaron, ziemniaki, krupki kukurydziane, tak, płatki śniadaniowe i tak dalej, podwyższasz insulinę, insulina powoduje to, co powoduje, no to żeby ją obniżyć, trzeba po prostu, po pierwsze, albo nie jeść, albo jeść bardzo niskoglikemicznie. Po drugie, no opcja niejedzenia. Świetna dla dorosłych, świetny pomysł, zwłaszcza dla osób z insulinoopornością, z nietolerancją, z obniżoną, z krzywą cukrową nieprawidłową, czyli na przykład nieprawidłowym glukozą na czczo. No idealny sposób na dostanie się do tkanki tłuszczowej. Dobra. To jest po prostu no, niejedzenie przez jakiś czas. Ale czekaj, mówisz dla dorosłych, bo ja tutaj zdecydowanie potwierdzę, że to jest też dobra metoda dla dzieci, a głównie mam na myśli takie czasy, w których co chwilę dajemy naszym dzieciom jakieś przekąski. Mamy przekonanie, że nasze dzieci nie mogą biegać głodne i albo chrupek kukurydziany, albo jakaś inna przekąska ryżowa, które są ewidentnie wysokoglikemicznymi przekąskami i okazuje się, no bo za to też jest odpowiedzialne, za to wszystko jest odpowiedzialne są te przekąski, czyli za tą plagę otyłości i pojawiającej się cukrzycy u dzieci, czyli notoryczne dawanie naszym przedszkolakom, kochanym dzieciakom przekąsek. Dzięki temu ta insulina, o której mówimy, ona cały czas jest w organizmie na wysokim poziomie. Tak. Ona nie ma szans opuścić swojego stanowiska sprzed tego spichlerza i ona broni za wszelką cenę tkanki tłuszczowej. Załóżmy, że postanowiłaś, że chcesz faktycznie spalać tkankę tłuszczową, wiesz, że musisz obniżyć insulinę, no i zaczynasz działać. No, najlepszym sposobem na to jest najpierw wydłużanie odstępów między posiłkami, czyli no, najlepiej to zrobić po nocy, no bo wieczorem jest kolacja, w nocy zakładam, że już świadomie nie wstajesz, żeby podjeść. Niestety wiele osób jeszcze jest na tym etapie, że musi w nocy wstać i coś zjeść. No to nie jest dobre, bo wtedy w nocy wybijasz sobie poziom insuliny do góry i zaczynasz dzień z wysokiej insuliny. No i no, wróćmy do sytuacji, kiedy okej, świadomie zaczynasz się odchudzać i chcesz obniżyć insulinę. Rano po prostu po nocy pierwsze co robisz, to powinno być wypicie szklanki wody, może z dodatkiem soli himalajskiej, bo przy obniżaniu insuliny trzeba dbać o elektrolity. W tej soli jest trochę dobrych elektrolitów, jest sód, jest potas. No i ja wiem, co teraz chcesz powiedzieć i ominić śniadanie. Jedna z opcji, tak. Oczywiście każdy jest inny. Dla jednej osoby będzie dobre ominięcie śniadania, dla drugiej osoby będzie ominięcie kolacji, ale nie ma innej opcji, żeby obniżyć insulinę, jak nie wydłużać odstępów między posiłkami. Dobra, ale to teraz ja chcę się odezwać, dlatego że dzieci jak rano wstają, to pierwsze co mówią, to jestem głodny, jestem głodna. I teraz tak, tutaj sztuka polega na zamianie. Czyli zamieniamy posiłek wysokoglikemiczny, czyli na przykład płatki śniadaniowe, które w 90% te, które są na rynku, są wypchane cukrem, przepchane wysokoglikemicznymi płatkami kukurydzianymi i innymi rzeczami. Więc spróbuj zamienić te płatki na idealne śniadanie przedszkolaka, czyli jajecznica, albo jajeczko na miękko, może być boczek smażony, mogą być parówki, tylko wybierajcie te dobre jakości parówki, 95% zawartości. To prawda, no bo już tak jak mówisz, u dziecka ciężko zrezygnować ze śniadania, u dorosłego lepiej, dorosły podejdzie do tego bardziej świadomie, plus no siła woli już wtedy wykształcona, mam nadzieję, pozwoli tobie, żeby świadomie wytrzymać nawet te gorsze momenty i doczekać chociażby do tej godziny 14-15, kiedy spokojnie sobie zjesz jakiś posiłek niskoglikemiczny, no i już wtedy twoja insulinka będzie na tyle niska, że część tkanki tłuszczowej przy tym głodzie, no bo po drodze na pewno poczujesz głód, to jest dobry znak. Ja mówię, no głód to jest niesamowity objaw. Powinniśmy regularnie czuć głód w ciągu dnia. Po pierwsze dlatego, żeby walczyć z tym, żeby no, ćwiczyć silną wolę. Po drugie, to jest sygnał dla twojego organizmu, nie żeby zjeść coś wysokoglikemicznego, kalorie, nie, to już od kalorii odchodzimy, tylko to jest sygnał, żebyś dostarczyła do organizmu witaminy i minerały. Najczęściej jest to sygnał, że brakuje sodu, brakuje potasu, dlatego też przy głodówkach na przykład bardzo takim efektywnym działaniem podczas takiego nasilonego objawu, nazwijmy to objawu głodu, jest
No, wypicie wody z solą himalajską, w której jest właśnie potas i jest sód, i to załatwia całkowicie sprawę. No tak, i insulina, myślę, że to jest tylko taki zaczątek, ale zachęcamy Was koniecznie do komentowania. Dajcie znać, jak wygląda Wasze śniadanie i co myślicie na temat głodóweczek. Challenge był chyba w poprzednim odcinku. Zobowiązałeś się, przypomnę, że będziesz razem ze mną głodował 3 dni, czyli 72 godziny i będziemy to relacjonować. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak Mateusz wchodził w głodówkę pierwszą w życiu i może razem z nim zacząć tą głodówkę, to zasubskrybuj kanał, naciśnij dzwoneczek ding ding. Tak. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Insulina to zło.